Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Przed Państwem dwie drużyny rywalizujące w Division Rivals. To, co już, Jacku, wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez kunktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Zdobywają kolejne metry boiska, popatrzmy. Tak, chyba nie mogło być innej decyzji. Sędzia odgwizduje rzut karny. Żółta kartka, a do tego kara drużynowa. Karny. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w bramce. Dobrze wykonana jedenastka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Aleksandr Lacazette. Piłkę ma teraz Aleksander Arnold. Bramkarz się rzucił. Wyciągnął jak struna. Pole karne, głęboko teraz. Zdecydowana teraz interwencja obrońcy, który oddala zagrożenie. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jeszcze jest groźnie. Aj, teraz pięknie do broni, uratował zespół. Wspaniała parada bramkarza, nie miał tu za wiele czasu na reakcję. Popisał się znakomitym refleksem. Ma rywala na karku. Aleksandr Lacazette. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Patryk Vieira bez problemu. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. Aleksander Arnold. Ależ przechwyt, prawie pod bramką rywali. Za chwilę może być groźnie. Piłkę przejmują rywale. Świetnie, teraz posłał tę piłkę partnerowi na dobieg. Znakomicie teraz w odbiorze. I co? Co zrobi z piłką? Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%. Drużyna przeciwna odzyskuje piłkę. Bez sensu. Prosta strata. Piłka poza boiskiem. Out. Trent Alexander-Arnold. Fernandinho. Piłka trafia za linię końcową po rykoszecie. Mamy więc rzut rożny. I piłka po rzucie rożnym prosto do bramkarza. Piłka wybita spod nóg rywala. Nie ma szans do tego dojść. Aleksandr Lacazette. Cierpliwie, rozważnie szukają luki w defensywie rywala. Gol! Mamy wyrównującą bramkę! No ciekawe, jaka będzie odpowiedź rywala. Po tym golu jest 1-1. A akcja Saints może przynieść owoce. Bramka padłaby prawie na pewno, gdyby nie ta interwencja.
Leroy Sané minimalnie obok słupka. No, zabrakło szczęścia. Dobrze wymierzony strzał, było naprawdę blisko, no ale tym razem nie wpadło. I Fernandinho. Niepotrzebna strata, fatalnie zagrał. Luka na skrzydle, jak to wykorzysta Sané? Tak, chciał tutaj spróbować technicznego uderzenia, ale nie wyszło mu to. Nie dość, że uderzył lekko, to jeszcze niecelnie. Przy takim strzale konieczna jest precyzja. Pora chyba wrócić na trening. Lacazette. Lacazette z piłką teraz. O, już jest Fernandinho. Spalony. A mogło być tu groźnie. Piłka opuściła plac gry. Out. Saints ze stratą teraz. Sporo przestrzeni, by się urwać skrzydłem. To była co najmniej interwencja spotkania. Brawo, uratował zespół. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. I tracą piłkę. Dobrze zapowiadający się kontratak nie przyniósł im korzyści. I Fernandinho. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Jest bramka! Ale jednak ten gol nie może zostać zaliczony. Wszyscy widzimy teraz chorągiewkę w górze. Ach, tak blisko było, Tomku, tak blisko. Niestety, przepisy są nieubłagane. Darwin Núñez. Ładne minięcie, kolejna przeszkoda pokonana. Czy wykorzystają okazję? Dobrze obroniony strzał. Musi to strzelić teraz! No, szkoda teraz. Ładnie się złożył, wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie, może być groźnie. Dobry odbiór, przeciwnik trochę nonszalancko, ale brawa za starania. Aleksandr Lacazette. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. I podanie do Lacazette'a. Ależ to była niebezpieczna sytuacja. Doceńmy obrońcę, naprawdę. Myślę, że ten zawodnik może być z siebie zadowolony po pierwszej połowie, nie sądzisz? Popatrzmy, ależ teraz okazję. Gol! Znowu wychodzą na prowadzenie. Mamy teraz wynik 2-1. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Strata, a zawinił Fernandinho. Noble. Aleksandr Lacazette. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Szybko się skończyła ta kontra, tracą piłkę. Odbiera teraz piłkę blisko bramki rywala, opłaca się czasem ciężej popracować. Podanie przyjmuje Trent Alexander-Arnold. Nie, nie dał się zaskoczyć, świetnie wybronił. Z rożnego w okolice jedenastki i piłka po rzucie rożnym prosto do bramkarza.
Noble. Dobrze teraz w obronie. Świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Dobra, teraz szansa na centrę. Same! I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Znakomicie do przodu teraz Lacazette. Mamy jednak gwizdek, Jacku. Tomku, przyznam, że sam tego spalonego to bym nie wyłapał. No niewiele tutaj zabrakło. Dobre podanie, dobre wyjście na pozycję. Obrońca go teraz odpuścił. Twarde wejście, ale skuteczne. Znakomicie teraz spisali się w obronie. Znowu mogą budować akcję. I podanie do Sané. Bez problemu wywiódł przeciwnika w pole. Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Uwaga, świetne prostopadłe podanie. Od nowa będą musieli konstruować akcję. Niecelne podanie Fernandinho. Mamy stratę. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Po tym zagraniu piłka u Fernandinho. I akcja zastopowana. Ale teraz dziura w defensywie. No i brawo. To, co Państwo widzicie, to wysoki pressing. I doskonała okazja. Gol! Gol! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. No i mamy remis, 2-2. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Czy wyjdą na prowadzenie? Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce, to chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda, Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Michail Antonio. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Zagranie za linię obrony, niebezpiecznie. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. No, tą akcją mogą rozstrzygnąć mecz. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Ależ teraz otwiera się szansa na kontratak. Można było ten kontratak lepiej rozegrać. Stracona szansa. Uwaga, wychodzi sam na sam. Bramkarz został gdzieś w tyle, więc strzelił pewnie do pustej bramki. Na tablicy świetlnej wynik 4-3. Tylko minuta dodatkowego czasu. No i teraz zrobił prezent rywalom. Teraz może być groźnie. I cóż, będą musieli budować akcję od nowa. Sędzia kończy dzisiejsze spotkanie, a to oznacza, że drużyna gości...